pomagamy, to sprawiamy mu przyjemność. 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2018 roku. Oj, się będzie działo. Siema! Zacznijmy od tego, wróćmy 3 lata do tyłu. Skąd pomysł, skąd idea zapoczątkowania turnieju imienia Daniela Gurdyna? Idea powstała z tego, że po prostu nasz bardzo dobry przyjaciel, z którym od lat się znaliśmy, bardzo dobrze przyjaźniliśmy, były zawodnik też Olimpico, nasz taki powiedzmy bramkarz klubowy, on miał przykra była sytuacja, po prostu zmarł i stąd narodziło się to, że chcieliśmy uczcić gdzieś to jego powiedzmy nazwisko i stąd ta idea tego, żeby taki turniej powstał. Oprócz tego chcieliśmy połączyć go po prostu z czymś, na co te pieniążki, bo takim był człowiekiem, że gdzieś tam na pewno by też był z tego zadowolony, żeby te pieniążki na coś przeznaczyć i po prostu połączyliśmy to. Udało tak się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 10 drużyn i każda płaca wpisowe, gra i całość na orkiestrę, tak? To znaczy tak, każda drużyna wpłaca wpisowe 200 zł, jest 10 drużyn, gramy w dwóch grupach, później półfinały i finał. Pieniądze to oczywiście przeznaczamy na Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy. Oczywiście tak jak tutaj Piotrek wspomniał, ta idea powstała 3 lata temu i zainicjowali ją przyjaciele Daniela Gołdyna. A że tutaj można fajnie też współpracować z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, to wszystko fajnie się współgrało i powstała jedna fajna impreza. Nie tylko piłka nożna, bo na trybunach oprócz tego, że widownia jak co roku dopisuje, to można również wesprzeć wasze konto wośpowe w inny sposób. Zgadza się, no mamy taki coroczny, zawsze się gdzieś tam uśmiechamy, bo to nasze żony i dziewczyny pieką super wypieki. Trochę teraz powiedzmy zapluzuję u nich, ale naprawdę jest taka inicjatywa dziewczyn, po prostu one pieką. Gdzieś tam jakieś wypieki, gdzie możemy wrzucić parę groszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poczęstować się tym słodkim, powiedzmy, ciasteczkiem. Co roku turniej każdy kończy się zwycięzcą. Kto w tym roku ma największe szanse? No zobaczymy. Mecze finałowe rządzą się swoimi prawami i bez różnicy kto wejdzie, to półfinały i finały zawsze są to inne mecze, tak? A drużyny są tylko z koła, czy również z okolic? Drużyny są też z okolic, praktycznie tutaj z powiatu kolskiego. Oprócz samej piłki nożnej w przerwie też mamy dzisiaj pokaz sztuk walki, taekwondo koło, gdzie też tutaj grupa sama się zgłosiła i też w jakiś sposób chce tą akcję wesprzeć. Także też tutaj chciałbym im za to podziękować. Czy wasza idea będzie tak, jak to powtarza Jurek Owsiak, do końca świata jeden dzień dłużej? Będziemy robić wszystko, żeby tak było. Jeżeli tylko damy radę, oczywiście tak jak Jurek Owsiak mówi, to rzeczywiście będziemy starali się tutaj razem wspólnie z Jarkiem zrobić wszystko, żeby ten turniej odbywał się cyklicznie i jak najdłużej trwał. Biurko Jacka Kaczmarskiego. Kurs tańca z Agustinem Egurolą. Gitara Slasha z Guns N' Roses. Bursztynowa Róża Małgorzaty Foremniak. Wyjątkowa wycieczka nad Dominikanem. Kowbojski kapelusz Marcina Prokopa. Cyfrowe reprodukcje Leonarda da Vinci. Zdjęcia Skorpion z podpisami zespołu od Dariusza Michalczewskiego. Amulety z Azja Express. Portret własny Marii Ostaszewskiej. Suknia ślubna Ani Starmach i Agnieszki Radwańskiej. Te i wiele innych gadżetów licytujcie na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.